Bardzo zachęcam, żeby myśmy się zbliżyli raz, że jest tak nam będzie lepiej, a poza tym trochę nam będzie ciepło. No, nie jest tak źle. Ale prezydenta odsłońcie. Szerzej. I flagi to jest. Szanowni Państwo, dziękuję za wspólny marsz. Tutaj uroczystość pod pomnikiem rozpoczniemy od śpiewania hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szabro odbierzemy. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marcin Wolski, Golgota. Z nieludzkiej ziemi, tam, gdzie grób pod nowym grobem się ugina, gdzie złą kłą i trupi smród, idzie od 4 lat jak dziewczyna. Idzie tu naga, całkiem bosa, przez drogi nienawistne. Kronę ścierni we włosach ma, 96 istnień. Bez trwogi wciąż wytrwale przed, mimo że tylu jej ubliża. Szydzą z niej w nocy oraz nie, zawzięte hordy wrogów krzyża. Zagłuszają medialny gwar, nie pokazują jej dzienniki. Czasem odbitą ujrzysz twarz w chusteczce świętej Weroniki. Lecz gdy upada milion rąk, unosi ją nad zapomnienie. Silniejszą każdą polską łzą i każdym polskim serca drgnieniem. Nie daje się zadeptać wrogom i wygra, wie od dawna. Więc idzie tak krzyżową drogą. Ostatnia polska święta prawda. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo gorąco wszystkim dziękuję za obecność dzisiaj. Dzisiaj 9 kwietnia, gdy przypominamy ofiary Katynia, ale też i ofiary katastrofy smoleńskiej. Witam gorąco panią poseł Iwonę Arendt. Witam przedstawicieli Solidarności. Witam przedstawicieli Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Pro Patria. Witam wszystkich koleżanki i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, z ruchu imienia Lecha Kaczyńskiego. Witam przewodniczącego pana profesora Selima Hazbijewicza. Szanowni Państwo, w tych dniach powinniśmy trochę zwolnić. Powinniśmy trochę pomyśleć o trzech sprawach. Po pierwsze o tym, co nazywa się sprawiedliwość. Profesor Lech Kaczyński, który całe swoje życie poświęcił ojczyźnie, ale widział ją jako wspólnotę sprawiedliwą. Bo właśnie sprawiedliwością, uczciwą pracą, sprawiedliwą pracą, dobrymi relacjami świata pracy ze światem pracodawców się zajmował. I wtedy, gdy miał okazję być ministrem sprawiedliwości, też o sprawiedliwość zabiegał, o sprawiedliwość walczył. Pozostał w naszej pamięci jako ten, który nie tylko mówi o sprawiedliwości, ale
uczynił wszystko, żeby za jego rządów, za czasów, gdy był ministrem sprawiedliwości, naprawdę walczyć z przestępczością i naprawdę chronić obywatela. To mu bardzo dobrze zapamiętaliśmy. Myślimy o naszej ojczyźnie, o tych, którzy zginęli w Katyniu, bo do obrony ojczyzny sprowadził ich obowiązek. Tam zginęli ludzie, którzy byli profesorami, którzy byli lekarzami. Tam było niewielu tych, którzy byli zawodowymi żołnierzami. To byli ci, którzy tak naprawdę nie powinni iść do okopów, ale gdy przyszła potrzeba, gdy przyszła chwila, w której trzeba było bronić ojczyzny, ci najlepsi ludzie, najbardziej wykształceni, najlepiej przygotowani, elita narodu, poszła ojczyzny bronić. Bo czuli, że taki mają obowiązek, bo się nie zastanawiali, czy trzeba, czy nie trzeba, po prostu wiedzieli, że muszą to robić. Tak jak wiele pokoleń przed nami. Dzisiaj, gdy mówimy o Smoleńsku, mówimy o Katyniu, to przede wszystkim mówimy też o naszym szacunku. Bo cóż jest wart naród, który nie szanuje swoich przywódców? Cóż jest wart naród, który nie czci pamięci swoich przywódców, nie przypomina ich dzieła? Czym wtedy chce wyróżnić się od innych narodów? Czym chce udowodnić, że ma prawo na ziemi funkcjonować, na ziemi istnieć? Właśnie tym, że mamy wspaniałych przodków, ale dzisiaj też potrafimy radzić sobie we współczesnym świecie. Trzeba też pamiętać o tym, co niósł ze sobą Lech Kaczyński. Jedną z tych bardzo ważnych spraw, którymi się zajmował i które poświęcił swoje życie, to było układanie dobrych relacji z naszymi sąsiadami. Relacji, których podstawą była prawda, było wspólne patrzenie na Europę i poczucie, że w tej Europie jest miejsce nie tylko dla wielkich, nie tylko dla potężnych, ale też dla wszystkich, też dla tych średnich, dla tych mniejszych. I każdy ma prawo walczyć o swoje interesy, każdy ma prawo o to zabiegać. W Katyniu pan prezydent miał wygłosić wielkie przemówienie, skierowane również do narodu rosyjskiego, w którym z jednej strony przypominał o tej zbrodni, ale też wyciągał rękę do narodu. Mówił o tym, że narody nie są skazane na wieczną niechęć, na wieczną walkę, na wieczną niezgodę. Że można to przełamać, ale trzeba powiedzieć prawdę, trzeba też przeprosić, jeżeli była wina. I to były rzeczy niezwykle ważne. Co prawda nie miał okazji już tego wygłosić, nie miał okazji tego osobiście powiedzieć, ale te słowa pozostawały i są aktualne i ciągle z nami żyją i myślę, że wydadzą swój owoc. Mimo tych trudnych chwil i tego trudnego sąsiedztwa, które dzisiaj mamy i które dzisiaj z coraz większą obawą też przeżywamy. Szanowni Państwo, w historii Polski połączyły się te dwie nazwy, Katyń i Smoleńsk, choć historycznie, geograficznie nieodległe od siebie, ale przecież tak naprawdę mówią o innym pokoleniu, ale o pokoleniach innych, ale jakże bliskich sobie, o pokoleniach, które poświęciły swój los, swoje życie ojczyźnie. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo gorąco jeszcze raz Państwu dziękuję za obecność, za pamięć, za tą chwilę zadumy. Chcemy postawić pomnik ofiarom katastrofy smoleńskiej. Postawimy ten pomnik, czy to będzie za 2, czy za 3 lata, ale on będzie piękny, będzie okazały na miarę tych ludzi, którzy wówczas zginęli. Niech żyje Polska! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje!